Dzień dobry. Dzień dobry, dziewczyny i chłopaki. Witam się z Wami w nowej koszulce, bardzo ładna i twarzowa. Witam się z Wami dzisiaj nektarem. Bardzo, bardzo, bardzo się polubiliśmy. Solevita z Lidla, nektar mango, pyszotka. Ja już kawę piłam, więc witam się z Wami tak jakby drugim śniadaniem, bo jedzie śniadanie. Kawę i śniadanie żem żarła w łóżku. Ale w sumie razem jedliśmy, nie to, że chciałam tu powiedzieć, że dostałam do łóżka i wiecie, no nie, po prostu razem sobie zjedliśmy śniadanie dzisiaj w łóżku. A na drugie śniadanie mam miskę takich pyszności. Słuchajcie, dostałam niespodziankę, śliwki w czekoladzie. Wiecie, że kocham, uwielbiam. Wczoraj takie oto wielkie pudło miałam, a dzisiaj mam już tylko tyle, co jest w misce. Śliwki, jutrzenka. No, także wszyscy lubimy śliwki w czekoladzie. Chociaż mój Artur śliwki ogólnie lubi najmniej. To znaczy, on nie przepada w ogóle ze śliwkami, jakimś ciastem ze śliwkami, niekoniecznie, ale śliwki w czekoladzie lubi. Więc pojedliśmy. Igor też bardzo lubi. Więc Brunek też w sumie, prawda? Także cała rodzina lubi śliwki w czekoladzie, najbardziej ja. Także takie moje drugie śniadanie, o. I tak, zobaczcie, jakie ja mam dzisiaj włosy puszyste, ale ja już siwych nie mam. Tutaj miałam już takie mocno siwe, że ojejku. I powiem Wam, że wczoraj farbowałam właśnie tą moją saszetą z Marionu i ona... Tak jak farba, wiecie, robi takie mycie i farbowanie, jest wtedy takie włosy miękkie, puszyste, takie wiecie, nie? No, chociaż ja takiej wersji włosów moich nie lubię, bo jest ich za dużo i mi się za bardzo puszą. Natomiast już wczoraj powiem Wam, że myślałam, że ich nie... W ogóle miały być cięte, ale wczoraj byliśmy we Wrocławiu i byłam też w Ikei na sekundkę, więc taki mam haul z Ikei. Taki wiecie, w sumie nie można tego nazwać holem, ale nic tam nie było, kompletnie nic nie było. Niektóre ceny mnie dosłownie aż przeraziły niektórych rzeczy. Nawet jedną rzecz, zrobiłam taką przebitkę, to Wam pokażę i powiem, o co chodzi. Jak zobaczyłam, ile ta rzecz podrożała, to po prostu włosy mi jeszcze bardziej osiwiały. I słuchajcie, pojechaliśmy rano, dosyć wcześnie, a ja rano nie mogę jechać nigdy, nigdzie. Słuchajcie, ja mam chorobę lokomocyjną, która się objawia najpierw silnym bólem głowy, a jak już jest przegięcie i dalej jadę, to wtedy jest mi niedobrze. Natomiast ja nie wymiotuję, wiecie, nie mam takiej przypadłości, tylko jest po prostu bardzo niedobrze i mam ogromny ból głowy. A jak pojadę wieczorem, po południu, tak po godzinie 12-13 mogę jechać. Natomiast do południa, jak pojadę, to zawsze wracam zgon. I w ogóle o tym jakoś wczoraj zapomniałam, ale mieliśmy też jedną sprawę do załatwienia, ta IKEA była taka trochę przy okazji. I powiem Wam, że ja jak już dojeżdżałam, to już czułam, że zaczyna mnie z tyłu boleć głowa. Więc jak jeszcze obeszłam kilka punktów, to jak zaczęliśmy już wracać, to ja już wiedziałam, że to będzie droga przez mękę. I tak było. Nie mogłam dojechać, aż masowałam z tyłu głowę, taki miałam ból. I jak wróciłam do domu, to nie pomogły mi żadne proszki, leżenie, wiecie, zamknięte oczy, nic. Po prostu nic. Woda, kawa, nic. Do samego praktycznie... No, prawie do wieczora, no już byłam taka, wiecie, i jak pomyślałam o tym, że mam podcinać włosy, farbować i myć, to wiedziałam, że 2,5 godziny mi to zajmie i zrezygnowałam, mówię, tylko umyję, chociaż i to był taki wyczyn, ale jakoś tak stanęłam w tym prysznicu i mówię, nie, dobra, zrobisz to, będziesz miała z głowy, zrób to, bo znowu będziesz po prostu już wyglądała jak 7 nieszczęść i jakoś mi poszło, ale powiem Wam, że tak długo schodzi, bo tak wiecie, trzeba umyć włosy, nałożyć ten szampon, jego trzyma się 40-45 minut, więc siedzisz te 40-45 minut, później spłukujesz to długo, bo to ciągle ta woda leci, wiecie jaka, później znowu to suszenie, no powiem Wam, że to po prostu jest dzień do dupy. A jeszcze z takim bólem głowy, no to już w ogóle nie wiem jak tego dokonałam, ale jestem z siebie dumna, bo dzisiaj wyglądam o wiele lepiej. Więc mam na pocieszenie właśnie śliwki, które jedną zabieram i lecę do kuchni. Artur zabiera się dzisiaj za obiad, bo taki mamy podział obowiązków, a ja zabieram się za ciasto, które znalazłam na TikToku. Jest to bardzo, bardzo stary przepis na ciasto z jabłkami. U mnie w domu robiło się trochę inne, ale u mojej przyjaciółki Kaśki właśnie takie ciasto się robiło, jak wygląda na tym TikToku. I powiem Wam, że ja sobie wyobrażam, że ono będzie tak właśnie smakowało, bo u nich ciasto z jabłkami było najlepsze na świecie. Moja mama nie lubiła takiej wersji, robiła inaczej. Robiła jabłka krojone w plastry i ciasto było takie ani kruche, ani ucierane. Jakieś takie dziwne, ale dobre. Oczywiście nie mówię, że było złe, ale to ciasto u mojej przyjaciółki było wybitne. Takie trochę jakby podbiszkoptowe wchodziło. Takie mięciutkie, miało taki cudowny zapach z cukrem, pudrem. Wow!
więc mam nadzieję, że uda mi się odtworzyć. Jest takie bardzo mocno specyficzne, ale próbowałam zapisać ten filmik i niestety jest odmowa, ponieważ nawet tam w komentarzach widzę, że dziewczyny o to pytały i pani powiedziała, bo to jest dziewczyna, która prowadzi kanał z babcią i babcia piecze to ciasto i pani powiedziała, że ona sobie nie życzy, żeby jakby rozpowszechniać jej filmik. No więc ja tego też nie uczynię, ponieważ jeżeli ktoś sobie nie życzy, to sobie nie życzy, natomiast jeśli to ciasto wyjdzie dobre, to to Wam zostawię ten przepis, jak zawsze, w opisie. Jest proste, wydaje się takie, wiecie, banalnie łatwe, ale czasem takie właśnie banały nam sprawiają trudność, więc zobaczymy. To co? Ja idę do kuchni, a Wy może chodźcie ze mną. Dobra, konsystencja jest identyczna jak na filmiku, więc myślę, że taka ma być. Też się zastanawiałam, czy im się tam nie zważyło, ale u mnie wyszło to samo, widzicie? Takie grudki. I teraz muszę dodać mąki tyle, ile zabierze ciasto, więc ja będę mniej więcej dążyła do takiej konsystencji jak na filmiku. No i zobaczymy. Wymieniam oczywiście moje mieszadło, bo wcześniej mieszałam tym takim, tym drugim, zaraz Wam pokażę, którym. A tym myślałam, że lepiej mi się to wszystko, wiecie, tutaj ujednolici, ale no, jest jakie jest, dobra, nieważne, to starodawny przepis, więc wjeżdża kolejne mieszadło, no i dosypujemy mąki tak po trochę. No, mniej więcej tak to zaczyna wyglądać. A, właśnie, i zapomniałam, jeszcze dwie łyżeczki proszku do pieczenia. W ostatniej chwili byłby placek. No, widzicie, czasem tak mi się właśnie zdarza. Proszek do pieczenia to jest taki punkt, o którym co jakiś czas po prostu zapomnę i jest lipa. Okej, ja już zostawiam i konsystencja na filmiku była mniej więcej taka, więc u mnie jest bardzo podobna. Dobrze, pieczemy starodawne ciasto z jabłkami, pieczemy w starodawnych sposobach. Ja mam też taką blaszkę, która jest nieodpinana i tak jak na filmiku, obsypałam ją bułką tartą i bardzo dobrze wysmarowałam masłem. Zobaczymy, czy to ciasto później nam z tej blaszki wyjdzie, a jak nie, to będziemy jedli łyżeczką. Słuchajcie, teraz część ciasta przekładam na blaszkę. Bardzo dobrze moczę. Obsypuję dłonie mąką i rozkładam na całej blaszce. No powiem szczerze, nie jest to najłatwiejsze zadanie, ale jakoś sobie poradzimy. Teraz nakładamy jabłka, ja mam takie gotowe, ale Wy sobie możecie dać jakie chcecie. Tam w filmiku też były takie, tylko mieli domowe. No a my domowych nie mamy, mamy biedronkowe. Też dobre. Więc cienka warstwa, znaczy taka warstwa, jaka się komu podoba, jabłek. No poszedł mi prawie cały słoik tych jabłek i teraz tak. W sumie mogłam dać wszystkie, ale nie chciałam przesadzić. Jeszcze sypnęłam cynamonu, miejscami jak widać obficie, no tak wyszło. Chociaż ja Wam powiem, że nie jestem jakąś wielką fanką połączenia cynamonu i z jabłkiem i jakoś tak, wiecie, zjem, ale nie jest to coś, co jest takie o wow, nie? No ale dobra, niech to będzie prawdziwa szarlotka, czyli jabłka, cynamon. No i teraz jeszcze na górę trzeba dać tę drugą część ciasta. Do tej drugiej części ciasta, nie wiem czy w ogóle nie jest, nie, tak się wydaje. Trzeba dodać tyle mąki, żeby ono dało się wywałkować i jakoś przenieść go tutaj na górę. To będzie trudne, ale się postaram. A potem piekarnik na 180 i do upieczenia, bo czasu pieczenia nie ma, więc każdy sobie piecze na oko. O, piekarnik mnie woła. Dobra, udało się. Słuchajcie, wygląda to po prostu, ja nie wiem jak to się upiecze i czy to ciasto się tutaj nie porozchodzi. No, starałam się to tak dosyć mocno palcem połatać, ale przeniesienie tego ciasta na blaszkę to graniczyło z tak wielkim cudem, że się po prostu nie udało. No ale jest jak jest, dobra. Teraz jeszcze według przepisu nakuwamy ciasto, o widzicie, nakuwamy ciasto widelcem, no i do piekarnika. Aha, tu musimy jeszcze troszeczkę poprzyklejać, bo wiecie, tak się będzie piekło, no to to się wszystko nam później, wiecie jakie zrobi, nie? Ale nic, liczy się efekt końcowy. Ciasto stygnie, a u nas w tym czasie pora obiadowa. Na obiad dzisiaj bitki. Ja zawsze robię bitki z mięsa od szynki. Od zawsze.
I do tego jeszcze ziemniaki oczywiście i dużo, dużo marchewki. Przepyszny wyszedł sos, naprawdę przepyszny. No i co? Jak robiłam bitki, to Wam nieraz pokazywałam, więc dzisiaj nie było żadnych przebitek. Ale do bitek za to mam przepyszną surówkę, czyli tak, sezonowa mizeria. U nas mizeria jest bardzo prosta, czyli śmietana, tutaj już nie wchodzi jogurt, dużo soli i dużo pieprzu. No i to wszystko, więc ja uciekam zajadać, a potem kawa i kroimy ciasto. Ten przepis jest wart tego, że można się zdenerwować robiąc to ciasto, ponieważ zobaczcie, no spróbuję przybliżyć, żeby było ładnie. A, czekajcie, bo może mi tu... O! Widzicie? Jest przepiękne, jest po prostu przepiękne. U mnie ciasto z jabłkami zawsze tylko i wyłącznie z cukrem pudrem. Tam na filmiku panie robiły lukier, ale dla mnie lukier do ciasta z jabłkami to jest już za dużo. No jest po prostu boskie. Jest takie mięciutkie, właśnie takie trochę ala... ucierane, a ala takie jakby trochę smak biszkoptu. Bardzo delikatne ciasto, bardzo, bardzo pyszne. Natomiast słuchajcie, nakładając tę górę, tak jak widzieliście, no po prostu był koszmar. Ale to się wszystko ładnie piecze, nic się później nie rozwala, nic nie pęka, wszystko się ładnie zasklepiło, więc jak będziecie mieli trudność, to nawet po kawałku możecie kłaść takie, wiecie, placki ciasta i wszystko ślicznie, no zobaczcie, równiuteńko, ładnie, idealnie. On tak bardzo wysoko nie rośnie, ale ja myślę, że właśnie to ciasto takie jest, bo u mojej przyjaciółki też było takie niskie. Jest 20 na 10, jest przepyszne, naprawdę, także koniecznie zostawię Wam przepis, bo jest super. Więc ja sobie teraz zjem ciacho, bez Was, bo Was nie mogę poczęstować, to nie będziecie patrzeć jak jem. I pokażę Wam, co kupiłam w IKEA. Podwyżka niektórych cen produktów w IKEA po prostu zwala z nóg. I tak jak pamiętam, że całkiem niedawno te latarnie, które zrobiłam przebitkę, więc pewnie ją gdzieś tam wcześniej widzieliście, kosztowały 19,99, czyli dwie dyszki. W tym momencie kosztują 34 zł. I ja tak, wiecie, popatrzyłam i tak przeszłam i mówię, co? Wróciłam się jeszcze raz? Mówię, nie wierzę. 34 zł? To jest, słuchajcie, okropna podwyżka na takiej latarence, więc no, pod czymś takim widać, jak jest teraz drogo. Ale co ja mam z IKEA? Mam coś takiego i to jest na balkon i to nie jest skrzyneczka, tylko to jest taka półeczka, na której można postawić sobie kwiaty albo różne rzeczy, które po prostu na tym balkonie są i będą tutaj zorganizowane, więc czegoś takiego mi brakowało. Są białe i są czarne, ale... W sumie, o, tutaj jest w ogóle jakaś pobrudzona, ale to się umyje, nie wiem, gdzie mi się to pobrudziło, pewnie taką wzięłam. A, bo wiecie, tam też różne rzeczy stoją obok tego, więc taka, powiedzmy, półka? Nie wiem, jak się dokładnie nazywa, ale taka półka na balkon. Jeden talerzyk, dlatego że ostatnio takie talerzyki sobie kupiłam i mi się jeden zbił. O, właśnie przed chwilą na nim jadłam szarlotkę, więc dokupiłam sobie. Uważam, że są bezbłędne, są idealne na ciasto, ciasteczko. Takie, wiecie, takie fajne, no, takie fajne. Ja z tej serii mam też coś takiego, na przykład, pokazywałam Wam dzisiaj mizerię. To jest chyba ta sama seria właśnie, taki długi talerzyk. Dużo rzeczy oni mają z tej serii. Nawet nie wiem, jak ona się tam nazywa dokładnie, ale uwielbiam te talerzyki, są przepiękne, więc jeden na szczęście. I wzięłam sobie taki... serwetnik, słuchajcie, mają trzy rodzaje tych serwetników. Ten jest mniejszy, jest identyczny, tylko większy. Ten kosztuje 29 zł, większy troszkę kosztuje 34, a taki dokładnie jak połowa tego kosztuje też 29, też tyle samo co ten. I słuchajcie, najpierw wzięłam ten taki najmniejszy i wpakowałam sobie do koszyka do niego serwetki. Bo tam właśnie w IKEA są takie długie, pasujące do tamtego. I tak wiecie co, zerknęłam na cenę tych serwetek, a cena tych serwetek 25 zł. A ja tak,
Nie no, nie no, słuchajcie, nie ma głupich, żebym ja za serwetki w IKEA płaciła 25 zł. No bo wiecie, koszyk plus serwetki, zobaczcie jaka się robi suma. Ja serwetki takie mam i poza tym takie serwetki nie kosztują tyle, więc wziąłam sobie jednak taki normalny, większy, czyli ten średni powiedzmy. No a serwetki mam, czyli w sumie wyszłam na plus. No trzeba sobie w życiu radzić, bo wam powiem, że tak to by człowiek po prostu z torbami poszedł. Teraz będzie bardzo domowo, czyli bardzo potrzebne rzeczy. Ociekaczka, jak to się właściwie nazywa, ta gumka, nie? Guma do... Ta malinowa gumka. Żadna gumka, tylko ściągaczka. Ściągaczka do prysznica, która jest niesamowitym gadżetem w każdym domu potrzebnym, gdzie jest prysznic. Albo nawet jak się myje okna, to czasem można sobie ułatwić sprawę. Ja już miałam taką zjechaną, wiecie, więc ją wyrzuciłam, bo już się nawet to nie dawało doczyścić, ale ona jeszcze przyjechała ze mną z Mikulic, więc wiecie, no. Swoje już odsłużyła. Szczotkę taką małą do czyszczenia, w zasadzie do czego tam chcecie, możecie nawet umyć zęby, jak ktoś ma ochotę, fajna taka długa. Ja mam dużo takich butelek właśnie z IKEA, do których wiecie, trzeba tam dostać. I oczywiście szczotka, która prawie zawsze ze mną przyjeżdża, czyli wersja czarna szczotki do WC. Uwielbiam, to jest najlepsza szczotka na rynku, tyle wam mogę powiedzieć. Ona dochodzi do wszystkich zakamarków i naprawdę, naprawdę fajnie doczyszcza toaletę, więc ja ją uwielbiam, a jest, no, powiedzmy sobie szczerze, tania. Nie mogło też zabraknąć szkła, czyli wzięłam sobie taki zestaw, no, takich buteleczek, bardzo mi się one podobają. Słuchajcie, można wykorzystać różnie. W łazience można trzymać różne specyfiki. No ja tutaj będę miała oczywiście jakiś olej, oliwę, może jakiś sos. No, tak wiecie, typowo kuchennie. Fajne, fajne, ładne takie gadżety, będą ładnie wyglądały na blacie. I taki wazon, do którego przymierzyłam kwiaty sztuczne, ale raz, że ja nie lubię sztucznych kwiatów, chociaż machnęłam się za ręką i stwierdziłam, że tak ładnie wyglądają, że po prostu, wiecie co, mam to gdzieś, nie? Bo jak się w coś wierzy, to można to faktycznie przyciągnąć, a jak się ma, wiecie, zdroworozsądkowe podejście do tych spraw, to po prostu, wiecie, kupię, postawię i nie będę się nad tym zastanawiała. Natomiast były tylko białe, a wszystkie inne kolory były nawet po 9 zł jeden kwiatek, więc tak wiecie co, szczerze mówiąc, jak wsadziłam 5, to nie wyglądało ładnie, więc stwierdziłam, że wazon mi się na tyle podoba, że go wezmę do jakichś żywych kwiatów, może kiedyś sobie zrobię jakąś kompozycję sztuczną, a jak nie, to on może być nawet jako karafka, bo bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie, więc po prostu tak mnie urzekł, że go wzięłam. O, i paragony są, słuchajcie, to wszystko, co wam pokazałam, kosztowało 140 zł. To jest IKEA, nie? No, także 140 zł za nic. I oczywiście jeszcze wjechały plastiki, a to dlatego, że bardzo mi się spodobały te kubeczki, bardzo, bardzo. One są z działu dziecięcego i ja potrzebuję takich kubeczków, kiedyś miałam, później gdzieś tam, wiecie, Igor to powynosił z domu, jak był mały, do opłukania zębów. To mi się bardzo przyda, więc wiecie, jest ich kilka, także będzie można spokojnie myć. Podejrzewam, że można je myć w zmywarce, bo tamte można było, a jak nie, to też nie jest problem. Ładne takie, wiecie, kubeczki. No jak się ma dzieci, to super się sprawdzają. I jeszcze dwa takie pojemniczki, które mi się świetnie sprawdzają. Porozkładałam sobie je w komodzie i wiecie co, i w takiej mojej szafce w łazience. Więc różne pierdoły, jakieś gumeczki do włosów, suweczki i inne dyrdymałki. Wiecie, organizacja w domu musi być, to jest tani produkt, a myślę, że bardzo przydatny. No, także taki to skromny haul z IKEA. Ja mam też takie podkładki tutaj na stole, one również są z IKEA i bardzo, bardzo je lubię. Przyjechały jeszcze z Mikulic, więc serwetnik będzie tym bardziej fajnie pasował, a tak jak mówiłam, serwetki już na stanie w domu były i w zasadzie to nawet jest prezent od Joli, ona kiedyś mi wysłała takie serwetki. I zobaczcie, jak się fajnie teraz przydały. No piękne są, bardzo ładne. Bardzo mi się podobają, a te serwetniki, cudo.